minęły 3 dni od usunięcia mojego kanału z 84 tysiącami subskrybentów przez amerykańską korporację Alphabet, czyli YouTube. No i zastanawialiśmy się w Neosie, gdzie dalej i jak dalej działać, jakie podjąć działania odwetowe za ten atak w naszą ekonomię, w naszą społeczność. I przygotowaliśmy już odpowiedź. Natomiast chcę też szerzej pomówić, bo nie tylko mój kanał został usunięty, oczywiście kanał Korwina Mikiego też poszedł w tym trendzie i też jest iWaj, że usuwają kanały tutaj Korwina, ale bliżej nas jest taka sytuacja, że zablokowali również Artura z mojego kierowcę, który tutaj służy dla nas w Neosie, i też zablokowali mu dostęp do aplikacji taksówkowej. Myślę, że mogę to powiedzieć. Został, można powiedzieć, zwolniony z możliwości zarabiania pieniędzy. I to już jest też kolejny poważny, no jakby, uczynek systemu względem nas. Rozplewiło się bardzo donosicielstwo i widać, że tutaj system próbuje już właśnie takimi konfiturami robić zdjęcia, donosić na osoby, które nie noszą masek. No i tutaj ten świat ludzi normalnych, ludzi, którzy są wolni, no jest atakowany ciągle przez różne instytucje systemu. Przypuszczamy, że faktycznie oni chcą dokonać eksterminacji ludności tej niepokornej i wprowadzić system niewolniczy, w którym rządzący i bankierzy będą tą wyższą kastą, a po prostu normalnych ludzi spacyfikują, zamkną w obozach, czy po prostu doprowadzą do wojny, żeby w wyniku głodu wszyscy zginęli. Thank you.